Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 23 na moim kanale, z tej strony Przemofut i w dzisiejszym materiale pokażę Wam to, co się działo na wczorajszym streamie, czyli zagrałem mecz z Widzem, przetestowałem Elange Future Stars oraz pootwierałem kilka paczek, naprawdę fajne trafy były, zapraszam do oglądania. Czy Lewandowski wygra Ligę Hiszpańską? A my zobaczymy, co będzie w tej paczuszce tym razem. Od razu otwieramy ekrany, więc bardzo fajnie, Hiszpania. PS to będzie Asensio, także otwórzmy tą paczuszkę od razu. Może coś ciekawego wpadnie, wymiennego, bo to jest paczka wymienna. Nie jest jakaś wybitna, ale jest wymienna. No ale nie ma nic. Kolejne hybrady, kolejne hybrydy ukończone, więc zobaczymy, co tutaj się trafi. Dwie paczuszki będą ciekawsze. Dobra, to z dedykacją dla Nudio i Game Solo leci ta pierwsza paczuszka, 80+. Oczywiście, już właśnie zadedykowałem. Tutaj nie ma oczywiście ekranów. Vlahodimos. Szkoda, że usunęli już te paczki, te jakieś, nie wiem, rozbudowa League One Premium i tak dalej, bo to naprawdę fajne, ale to wiadomo, jest wyjątkowy content podczas Team of the Year. Ale otwórzmy teraz tą paczkę Prime. Tyle się nagadam, że fajne są te paczki, a trafią tylko 8-2 z paczki, gwarantowane 8-2. To możemy to przepalić. Mała złota paczka rzadkich piłkarzy, ja lubię tą paczkę, już po raz kolejny to mówię, ale zobaczymy, jaka jest zawartość jej. O, jest lokaucik, więc bardzo fajnie. Polska napast, tak jest! Robert, widzicie? Oddaję. 9-1 overall, ale super, no idealnie na Kyliana Mbappe. Idealnie, perfekcyjnie, właśnie takich zawodników potrzebowałem. Ile taki fodor kosztuje? 70 tysięcy. Także ja wykonałem już 20 gwiazdek, polecam Wam też to zrobić. Zajmie to z 20-25 minut maksymalnie, a dostajemy za to żeton Future Stars, za który możemy sobie odebrać bardzo fajne nagrody, chyba od poniedziałku. Tak mi się wydaje, tutaj właśnie jest żeton przyszłych gwiazd, polecam to kupić. Tak to się prezentuje, więc nie zapomnijcie, że tam jest żeton. Pierwsza poczuszka, bez ekranów. I teraz za 45 koła, czy tutaj coś będzie? Mamy ekrany. No jest to 8-4 Ndidi, więc tak sobie te paki na razie. Jest pierwszy winek w pucharze, pierwszy właściciel na live'ie. Pamiętajcie, że za to są do odblokowania żetony przyszłych gwiazd, polecam to zrobić. Za 7 winów mamy jeden żeton, no i też za jeden winek mamy właśnie żetonik. Tu tylko trzeba wygrywać po prostu i rozgrywać mecze i samo nam się to zrobi. Naprawdę warto za te żetony trochę pomęczyć się, pograć. A paczuszki nie są najgorsze, bo tam jakieś 83+, 82+, a teraz mamy 80+ chyba. Zobaczmy, 81+ nawet, więc co tutaj będzie? Nie ma ekranów niestety, więc do zapomnienia. Paczka, 8-2. To właśnie zacząłem sobie SBC robić o Mbappe. Zrobiłem składy 8-8, 8-8, 8-6, czyli to jest jakieś 700 tysięcy mniej więcej. Całe SBC kosztuje 2 miliony, więc je nawet połowy nie zrobiłem, ale myślę, że będziemy zbierać foderki, czy to za te żetony Future Stars, wezmę jakieś paczki i na spokojnie sobie zrobimy tego Kyliana Mbappe, bo karta jest kosmiczna, a czekałem też z zrobieniem go do momentu, kiedy wyjdzie z paczek jego karta Toty, żeby się nie okazało, że zrobię Mbappe, a tu trafię kartę Toty. No to by była ciekawa sytuacja, nie pogardziłbym, ale no wolałem tego uniknąć. Także pierwszy raz na streamku zagramy sobie meczek z Widzem. Takim składem Elanga zadebiutuje w pierwszym zespole. Szanuję barwy Bayernu jak najbardziej. Zobaczymy. Tu chyba składu nie pokazuje, nie? Pokazuje. O, Van der Sar. Opowiem ci, ładnie to wygląda. Ładnie.
ta obrona przede wszystkim i pomoc. To jest, a karny, dobra, na Landze. Damy szansę Alandze strzelić. Nie no, spoko. Pewnie obronisz, bo ja karnych nie umiem strzelać. No właśnie. Spróbuję moje rozegrania. Ej, nie uda się mojego rozegrania zdrożnego. Ładnie ten Alanga trzyma piłkę przy nodze, no to trzeba przyznać. Aj, zabrakło wykończenia. No dobra sytuacja, gdybyś jeszcze tam z fake shotem coś próbował, to byłby gol. Tu ładnie Van Dijk'a ciężko przejść, a spalony już był. Gdybym miał trochę słabszy skład, to Alanga na pewno w pierwszym by wylądował, bo jest solidny i ładnie teraz piłkę odebrał. I ze strzałem Alanga, tak jest. Pierwszy gol Alangi. Ładnie. Tutaj się zachował. Naprawdę czuć dużą zwinność i no to wykończenie jest w miarę pewne. Przynajmniej w tej sytuacji ładnie się zachował. No i też niesamowitą kontrolę nad piłką czuć u niego. Ciężko mu piłkę zabrać. Witam wszystkich na streamie. A ja tu gola właśnie tracę. A jednak nie, jednak Van der Sar obronił. Ja mam tego słabszego Van der Sara niż ty. Ty masz 92, ja mam 8,5 de facto. Teoretycznie słabszy, ale czy broni gorzej, to tego nie wiem. Ciężko mi porównać. Oj, nie chciałem, chciałem do Alangi, ale w sumie no źle. Źle, bo będziesz miał teraz okazję. Na szczęście Van Dijk jest wszędzie po prostu. Cieszę się niesamowicie, że go trafiłem. Właśnie stało, ja pierdolę. Oj. Zidane często jest taki klockowaty i to jest gol, 1-1, ładnie tutaj odebrałeś Jorginho, o, to ciekawe. Elanga, aj, teraz zabrakło, trochę tak go wyrzuciłem tym obrotem niestety. I to będzie gol. Nie, znowu Van Dijk. Elanga, aj, szkoda, ładny gol by był. Elanga z fałsza, a nie wiem czy on ma strzał fałszem, to będę musiał w przerwie sprawdzić. To jest naprawdę super cecha w tej FIFA. Takich zawodników naprawdę lubię, jeśli mają strzał z fałszem. Nie wiem czy Elanga ma właśnie. Trudno. 1-1. Na razie dosyć wyrównanie. Ładnie teraz zrobiłeś. Ale jest Bremer, ładnie. Pierwsza interwencja w tym meczu jego. Zaraz po wejściu już poradził i Elanga w swoim sprincie rusza. Ładnie się nim grano. Aj, trochę zabrakło. Pirlo. Ojojoj, ale by siadło tak z pierwszej, kurde, ładny to był strzał. Z chęcią bym w tym meczu karne zagrał. No zobaczymy jak to się potoczy. Spalony chyba, tak? Nie było spalonego? O, jest na szczęście Van Dijk, ale myślałem, że byłem przekonany, że tam był spalony. To jest gol. A nie, Van der Sar ładnie obronił. Elanga na napad, zobaczymy jak tam się sprawuje, bo na SPO tym centralnym naprawdę sobie radził dobrze. Ojojoj, dobra, Van der Sar obronił na szczęście, ale tutaj była groźna sytuacja, ale z kontrą ruszę może. Zobaczymy. Czy się uda w najbliższym czasie zrobić tego Mbappe? No na pewno się uda, ale kwestia czasu to jest po prostu. Nie da się, dobra. Nie mam Nazario niestety. Tak wygląda mój skład. Znaczy, normalnie mam Pogba za Pirlo, za Bremera mam Lucio, tego w zwykłej wersji, tu na skrzydle jest Di Natale, tu na skrzydle jest Guvu w World Cup i na napadzie jest Eto i tak wygląda mi główny skład. Dobry mecz, naprawdę dobry jesteś, to muszę przyznać. No Zidane właśnie z SBC, wszystko z SBC jest, bo żadnej ikony grywalnej w tym momencie, czy w tej FIFA nie trafiłem. Robisz Zidana, polecam naprawdę, nawet recenzję go nagrałem, jakbyś chciał zobaczyć. Takim trochę no, prześmiewczy sposób, ale naprawdę jest solidny.
Na SPD nim gram, ale jest to bardziej taki tak naprawdę SP, taki ofensywny, podłączający się pod akcje ofensywne. Tego Pirlo właśnie zastanawiam się, czy wdrażę do pierwszej jedenastki, czy nie. Ładnie tutaj Lacazette się pokazał. Zatrzymanie, podanie, Jarizinho i gol. Moja firmowa akcja. No odcinek na pewno będzie meczek, bo super jest. No i strzeliłeś sam, widzisz? Więc zobaczymy. Chyba będą karne. Bale, jaki rozkrok, jak Ronaldo. Wow. Kurde, też umiesz wolne strzelać. Ładnie to leciało. I to z takiego ostrego kąta, to bym się nie spodziewał. Tylko, że jak strzelić, bo ja już nie wyrównam. Dobra. Mamy karne. Karne dla widzów, który przeważa nad Ronaldo. Ale naprawdę obaj będą legendami. Już są legendami tego sportu piłki nożnej. Ja spróbuję tutaj. Kurde, bo ty widzisz, gdzie ja strzelam. Chociaż nie, ty nie widzisz, nawet ja nie widzę, gdzie ja strzelam. Tylko widzisz, jaką siłę używam. Dobra. Siadło. Nazario czy Pele? Też ciężko stwierdzić. Ale raczej Nazario. Chociaż, no nie wiem, Pele też jeden z lepszych zawodników w historii futbolu. W środek teraz strzelę. No, wyczułeś. Nie lubię, jak Neymar strzela, bo on no, te kroczki robi. W środek, nie, w lewo będzie, w lewo. W prawo, ani w środek, ani w lewo. W prawo było. Oj, za szybko strzeliłem. Ale wpadło, dobra. Muszę tutaj gonić, muszę coś obronić chociaż. Teraz będzie w lewo, teraz w lewo. Ale jajaj, za mocno, żebym to obronił. No jak teraz nie strzelę, to wygrasz. Ładnie, ładnie grałeś. Gratulacje. Zwycięstwa. To otwórzmy sobie jeszcze te dwie paczuszki. Przepalamy. A nie, to jest jedna paczka, dobra. Bo zapomniałem, że Libertadores nie zrobiłem jeszcze. Okej, okay, mamy ekrany. Anglia, napastnik. Jest okej, okay, jest z 12 koła, myślę. Zobaczmy jeszcze paczkę za 3 winy w pierwszym właścicielu, co tutaj będzie. To jest paczka 83 plus razy 2. I co tutaj mamy? Mamy jakaś informa. Argentyna to nawet nie wiem. De Paulo, okej, okay. No to nawet spoko. 8-7 będzie na Kyliana Mbappe. Żeby pozytywnie zakończyć ten odcinek i tego streama, trafiamy w tym momencie Juliana Alvareza z rozbudowy złotej. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy podświetla nam się na niebiesko. No jest Alvarez za... dobra. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Dziękuję, że byliście. Do usłyszenia, cześć.